Miałeś kiedyś tak, że przegrałeś w karty bilet na superstatek i musiałeś wrócić do domu, do swojej smutnej jak miasto rodziny? A twój teść, handlarz gazet, kazał ci czytać te gazety za karę głosem małej dziewczynki? Titanic uderzył w górę lodową i zatonął. Jeśli tak, ten program jest dla ciebie. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, portal z tysiącami ofert pracy. Wejdź i zacznij zarabiać więcej. Na program zaprasza Żatecki, partner kanału Zero. Tu zawsze zero presji i zero napinki. Bartek Ignacik, jestem w drużynie z Kacprem Rucińskim. Moje zainteresowania to snooker i kotlety mielone. Jakie cechy powinien mieć turbo kozak? Powinien być turbo i powinien być kozak. No way. Biegniesz przez gęsty las, goni cię watacha wilków. Twoim jedynym ratunkiem jest przyjaciel łoś. Jak go wołasz? Chodź łosiu do mnie. Łosiu do mnie. Goni cię, ty nie zarejestrowałeś, że cię goni watacha wilków? Ale przez gęsty lat. Chodź, łosiu do mnie. Piotr Szulowski, jestem w drużynie Czarka. Zainteresowania to piłka nożna i dobre posiedzenie. Twoja ulubiona tradycja? Dzielenie się opłatkiem. Wchodzisz do klubu, widzisz piękną dziewczynę, możesz ją poderwać tylko mimiką twarzy. Pokaż to. Internet mi ostatnio zakładali, przyjechała ekipa. Światłowód? Światłowód. Jeden dzień chodzi i dzwonię do nich, mówię, że nie działa. A to musiał pan c***ać, nie? Mówię, no nic nie c***ają nawet. Przyjeżdżają, no co się zepsuło, pewnie pan coś zepsuł, nie? Coś tam robią. Pierwszy raz coś takiego. Pierwszy raz. I wołaj, i taki trzeci siedział w furze, wołaj tam Andrzeja. Andrzej przychodzi, co tam, sprawdzałeś to? No sprawdzałem, działa. Pierwszy raz coś takiego. Ale ustawili po 3 godzinach, stary. Ja mówię, chyba nie płacę za ten serwis, bo to nie była moja wina. Nie, to bezpłatny serwis. Panie, jakby powiedział, musiał pan coś zjeść, no, że was wynająłem, to po pierwsze. No i wtedy, o, tak. Stawki musimy obniżyć. Tak. Proszę, jaki król. Czy widzieliście kiedyś łosia na żywo? Ja mam, powiem szczerze, jak wracam do domu, to mam taką ulicę w lesie i tam jest, uwaga, łosie, a jeszcze tak. Nigdy go nie widziałem. Wkręcają. Ale może dlatego, może, że wszyscy uważają, nie? A może łosie mają takie, albo łosie, albo łosie zobaczyły napis i powiedzieli... Wiedzą o nas. Tak. Nie wychodzi... Samotny łoś chodzi. Nie wychodzi. Na inne. Nie wychodzi. Na ulicy wraca do rodziny, wiedzą o nas. No. Musimy się pakować. Ja też wyjeżdżam łosie na żywo. Bierz zegarki, tak? I pieniądze. Bierz zegarki i kosztowności. Byłem w górach i było 3 górali i mówili, tylko do niego nie podchodźcie. I oni byli strasznie zajarani tym i taki wielki. Widzisz kiedyś łosia, ty widziałeś. No, ogromne to jest. No, łosie. To jest ogromne, takie to jest. Poroże. To jest tak. Ile waży łoś? No, ze 150, 200? Nie, no więcej. Nie, więcej, więcej. Tony nie waży. Nie, tony na pewno nie. Tony waży. Nie. Nie ma szans. Mistrzu gry, proszę, sprawdź. 400 kilo mówię. Ja mówię, że... O przekonanie? 300 do 400 kilo. O przekonanie? 800 kilo. Ja mówię, że nasza drużyna mówi... Nasza drużyna mówi mniej niż 500. Tak, a nasza o więcej punkty. Niż 500. O, no, więcej niż 500. 600. Więcej. No, mniej niż 500, więcej niż 500. To był pierwszy punkt. Tak. Ale chodzi o łosia, wielkiego łosia, a nie o... Samiec. Jeśli będzie... Samca. Dorosły jeśli, samiec. Jeśli będzie 600, to nam chodzi o bezporoża. Nie, z porożami, z porożami. Nie, porożem. Z jakimi porożami? Ile tak. ma poroża? I 8. Jeden i przed ma. Dwójką. Bo wygrał walkę. I przed dwójką. Jak łosia sprawdzisz przed dwójką? Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Wróciłem. Ile waży łoś? Ile to zależy od łosia. No dobra, no ale wiadomo, ile waży samiec? Na redukcji. Kubla. Na redukcji. Na redukcji taki łoś nasz, swojski łoś, potrafi ważyć od 380 kilo do 700 kilo. Kurczę! Ale nam chodziło, no tak. Bez nie, zmieściliśmy się, no. Jakbyście powiedzieli 750, to byśmy nie wygrali, a tak to remis. No remis. Ale ty mówisz na początku tonę i to może... Ale tonę, tak wiesz... Wało się. W afekcie powiedziałem. Nie no, najedzony po prostu, najedzony łoś. Ale, panowie,
W 1897 roku panowie tacy znaleźli łosia, który ważył 825 kg. I to jest dla nas. Ale chwila, ale to... nigdy nie było łosia, który ważył tonę. Znaczy, takiego nie znaleźli, ale mógł który ważyć. No. To był taki po wypadku, który miał jeszcze drzwi samochodowe wybite w poroże. On ważył tonę. Był ten z mojej ulicy. To i potem dali tę, uwaga, łosie. Z tym silnikiem, kurwa. Mówi, ja... Ile ja ważę! Ile ja ważę! Boże! I górale mówią. To poroże już, kurwa. I górale mówią, nie podchodźcie do niego. I jeden od razu Polek jeden powiedział, co, ja się nie boję, nie? I wziął mojego dzieciaka na ręce, żeby go nakarmił i ten tylko zrobił właśnie takie... I jak tego dzieciaka opuścił z nerwów tak na ziemię. On nie był jakiś malutki, ale był taki, nie wiem, z 8-latek. I z nerwów go tak aż puścił i to dziecko spadło na tyłek. Płacz, histeria, tragedia. Boże, jaki dramat. No. Żałosny. A to jest wielki zwierz. Odpowiedzialny ojciec. Tak, no. Razu... tak. Ale gdzieś tam był jakiś prank, robili taki eksperyment, że właśnie brali ojców z dziećmi na rękach i robili im właśnie jakieś takie, że ich straszyli. I patrzyli, jak ojciec zareaguje. No i wszyscy, wiesz, brali dziecko i uciekali, a jeden ojciec po prostu rzucił dziecko i spierdolił. Po prostu tak wzląkł. Ale może to miał pasierba na rękach, a nie swojego. Co? Miał może pasierba. Albo jakiegoś może bratanka. Być. Nie swoje. No dokładnie. Albo nie moje dziecko. Tak. Przed chwilą ukradł. I ma takie, a tak. Dobra, Jezu. Łatwo przyszło. Z dwojga złego to już... tak. Moje życie jest najważniejsze. A nie obcego dziecka. Był taki filmik, taki escape room na straszenie. Że chłopak idzie z dziewczyną. Horror room. Taki horror room to się nazywa? No. I nagle wyskakuje dziewczynka z The Ringa. A to też. I koleś jest przerażony i wziął tą dziewczynkę z The Ringa za rękę i zaczął z nią uciekać. I to było smogę. Dziewczynę zostawił i z tą dziewczynką. A aktorka, wiesz, mówi, dobra, biegnę za nim, wiesz, on ją pociągnie. Dobiegnie do jakiegoś pokoju, puszcza jej rękę i patrzy się na nią i się tak zesrał, stary, bo myślał, że ucieka ze swoją. A my byliśmy z Adamem Bendlerem w horror roomie i on nam już był w tym horror roomie raz i mówi, chodź, pójdziemy tam, nie? I on mówi, ale nie powiedział ci? Co? Nie powiedział ci o tym? Chciałbyś... Nie, powiedział, że był i słuchajcie tego, nie? Ale nie z nim. Mądry Adam Bendler. Wbiegłem do stawu i te kijanki wziąłem tak, było ich dużo, później się rozpłynęły i tak chciałem zrobić takie... Mądry Adam Bendler mówi, ja już tu byłem i słuchaj, ja wiem, gdzie tu iść, więc ja będę szedł przodem. Ja mi już coś nie pasowało, mówię, Adam, ty się boisz takich rzeczy, więc ty idziesz przodem? Jakby to nie coś jest nie tak. Mhm. No i idzie przodem i w takich ciemnościach idziemy, że ja prawie nic nie widzę, tylko widzę taki zarys jego. I tylko słyszę Adama cały czas, jak robi o Jezus! Mama! Jezu, nie? Ja mówię, co się dzieje, Adam? Kurwa. On mówi, no kurde, no! Drugi szedłem poprzednim razem, to też mnie chwytali za kurde. Myślałem, że jakaś aktualizacja weszła tego. A ja sobie jedę za nim, mówię, co jest, Adam? Czyli tylko Adama łapali cały czas. A Adam miał właśnie ten problem w ogóle Adama Bendlera, bo on dostał siekierą w takim horror roomie. Ja dostałem siekierą. A to ty dostałeś siekierą. Ja dostałem siekierą, stary, byłem w horror roomie, był typ taki w masce z siekierą, wiesz. To prawdziwą siekierą? Prawdziwą siekierą. I on tak, wiesz, machał tak tą siekierą i nagle... Cyklicznie. Normalnie czuję na plecach takie uderzenie siekierą lekkie. Takie. A to musiał cię rozpoznać. O ty. Ruciński. O kościele. O Ruciński. Co? I ten, i mnie normalnie drasnął. I ja mówię do Bendlera właśnie, mówię, ty, drasnął mnie. I ten typ to usłyszał, ten aktor, i widać było, że się tak wycofał. I widać było, że on się spiął mega, już tak było gęsto. Adam mówi, no weź ten. Ja mówię, nie, poważnie, stary. Adam pokazuje Adamowi, mówi, zobacz, jest coś? I on mówi, ty, koszulkę masz rozerwaną. I do dziś mam bliznę, od tej... To jak ja mam tą bliznę? Bo... No, też, w horror roomie. To tak, z Van Bendlerem szedłem. Z nim to lepiej uważaj. I co ten, i jakie jest odszkodowanie? No bo to nie jest tak, że wychodzi ze swojego roomu i masz pocięte plecy i oni, hardcore, nie? No to fajnie. Panowie nie płacą. Babka zdziwiona, że ja żyw wyszedłem. Mówi, o, przetrwał pan. Bo nawet tu nie być. A na koniec ten typ z siekierą, co był, to na koniec cię goni z piłą mechaniczną. O kurde. I normalnie słyszysz piłę. I leci typ i w ogóle iskry lecą i jest ten zapach taki tej spalinówki i widzisz typa w korytarzu ciemnym, że leci na ciebie, nie? I to jest takie, no niby to jest... No ale wiesz, że to jest horror. Chciał mu dać ten t-shirt nowy taki za ten, za tą siekierą. No. I Adam uciekał szybko, wiesz, był pierwszy, więc uciekał szybko, zostawił mnie tam i wiesz. Jeszcze mi ta właśnie dziewczynka zagrodziła drogę, bo ona nagle wstała tak z łóżka nagle, wiesz, przede mną. A to się pojawiła, bo nie było jej wcześniej. Nie było jeszcze. No.
No nie, no hardcore. To jest gorsze. Gdzie to niż, było? To jest gorsze niż łosie. W Warszawie to Warszawie. Było, w Pororumie. Ale nie pamiętam w którym. Ale polecamy. Ja na samym końcu, bardzo na samym końcu wyskoczył łoś. No tak, łoś to normalnie to nagle, w samych gaciach. Chodź tu łosiu jakiś łosie. I od razu zola. Jest. Chodź tutaj. Chyba możemy lecimy do gier, lecimy do gier. Dobra. Jest mistrz gry, dzień dobry panowie. Dzień dobry i cieszymy się, że jesteś, chyba, że już rozmawialiśmy. Ja cię gdzieś słyszałem. Nie, ale byliście łosie pochłonięci, a nie... A, zresztą. Gratulujemy dziecka. Pierwszą grę. I gratulujemy udanego testu na licojstwo. Brawo, że twoje. Tak, dziękuję. Dziękuję, to był najtrudniejszy test w moim życiu, ale zdany. Super. Pierwsza gra, szpieg. Na początku rozgrywki gracze pobierają kartę z nazwą lokalizacji. Wszyscy biorący udział w zabawie mają napisane na swoich kartach to samo miejsce. Wyjątkiem jest osoba, która wylosuje kartę z napisem szpieg. W trakcie gry mistrz gry zadaje zawodnikom pytanie dotyczące wylosowanej karty. Jeżeli któryś z zawodników zorientuje się, kto jest szpiegiem, mówi: ja wiem, kto jest szpiegiem. W przypadku poprawnej odpowiedzi drużyna tej osoby dostaje punkt, a w przypadku negatywnej dostaje go drużyna przeciwna. Rozdaję! Tak? Tak jest. Kto chce pierwszą? A ja. Potasujesz? A kto nie, nie można. Nie wolno. Kto decyduje? Mistrz gry decyduje. Czy to jest jak w tych, jak w tych... Nie pokazujcie, tak, tylko tak. Sobie. Tak. Dobra. I odkładamy, odkładamy. No tak, tak, pamiętamy. Tak. Okej. Okay. Odłóżcie, odłóżcie, bo już widzę, ja już wiem, kto nie odłożył, kto... Ale to już widać, to już widać. Tak, 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 tak. Dobrze, Bartku, a powiedz mi, czy byłeś tam kiedyś? Nie, nie byłem, nigdy nie byłem tam, nie byłem. Nie byłem. Chciałem być, ale nie byłem. Kasper. Dobra. Czy ludzie chodzą tam w czapkach? Zimowych. Ach, zimowych. No, mogą chodzić w czapkach zimowych. Czarku, czy ludzie w ogóle tam chodzą? Szczerze? Szczerze. Nie. Nie chodzą? Nie chodzą? Ale. Piotr, czy można łowić tam ryby? No, jak się uprzesz. Ja się, że dałoby radę. Ja bym zmienił swoją odpowiedź. Jak się uprzesz, to chodzą. Bartku, czy jesteśmy daleko od tego miejsca? Oj, bardzo. Bardzo, bardzo daleko. Kasper? Tak. W jakim języku rozmawiają tam ludzie? Tam nie ma ludzi, no w jakim języku? Hmm. Ale nie denerwuj się. Ja się nie denerwuję. Ja się nie denerwuję. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Puls tętna ma... 300. 3. Ja mam 3 tętna. 3-300. 3 uderzenia na minutę mam. Czarku? Słucham. Czarku? Czy jest tam woda? Kłamać? Na skąd ja mam wiedzieć? Jak się uprzesz i przywieziesz, to masz wodę. Ale jak przywieziesz. No jak przywieziesz, na pewno. Tak. A jak nie przywieziesz, to nie mam. A jak nie przywieziesz, to jak nie przywieziesz, to może być bardzo jak słabo. Jak nie przywieziesz, to tam jest woda. Tak. Okay. No. Jak nie przywieziesz, to może być bardzo słabo. A w ogóle my mamy jeszcze czas, żeby powiedzieć, kto jest szpiegiem? Jak już czujesz, to musisz powiedzieć, ja wiem, kto jest szpiegiem. I wtedy mówisz, kto jest Czarku, szpiegiem. Czarku, bardzo proszę. A, no to powiedziałem szpiegiem, to. Więc bardzo proszę. Strzelam, że Zola chyba. Zola, jesteś szpiegiem? Nie. Fuck! A. Fuck! Mamy punkt, tak? Tak. Tak. Mamy punkt. A, dobrze! Punkt! Punkt, ale tak jest. A ja chciałem być miły i chciałem wytłumaczyć. Ale nie połapałem się, przepraszam. Kurde, ale myślałem właśnie, żeby powiedzieć, bo myślałem, że Kasper jest. To nie ten program, kurde. No, dawaj dalej. Czarku, rozdaj karty. Rozdaj. I zacznij od siebie. Chciałeś tak. A nie wolno tak. No, nawet no, trzeba. Mistrz gry tak. To teraz kto? To teraz Zola. Teraz Piotrek. No, zgodnie z kartami. Teraz Bartkowi daj, tak. Z zegara. I Kacper. O. All right. Prosto. Ja w ogóle nie miałem tropu, musiałem strzelać. Nie wiem, czemu w ciebie strzelałem, przepraszam. No. A możemy w swoją drużynę strzelać? No, to w związku zrobiłem. No tak, możemy, Czarku. Bo jak trafi ciebie, to na punkt. To trochę. Czarku. Daliście nam punkt po prostu. Czarku. No ja wiem. Czy może nas tam spotkać coś przyjemnego? Jak się uprzesz, to możesz sobie sam tę przyjemność zrobić nawet. Proszę państwa, idźmy dalej od razu. Możesz rozwinąć odpowiedź? Nie. Nie. Prosiłbym jednak. Prosiłbym jednak zejść ze mnie, bo będzie później demotyzacja. What? Czytam jak demonetyzacja. Demonetyzacja. Demotyzacja. Jak zwał, tak zwał. Demotywatorca. Piotr, czy jesteśmy blisko tego miejsca? O, jest w pobliżu jedno takie miejsce. No. Bartku? Czy ludzie wysyłają sobie stamtąd pocztówki? Pff, no to zależy, no mogą, pewnie, że mogą. Kacper, czy można zorganizować tam chrzciny swojego dziecka? Wszędzie można zorganizować chrzciny swojego dziecka. A polecasz?
to miejsce do chrzcin? Nie. Nie, tam nie robił po prostu. Nie. Czarku? Tak. Czy chodzą tam zwierzęta? Na przykład bydło? Tak, wszędzie chodzi bydło. Jak się uprzesz, proszę pana, i będziesz krok. Czarek, zacznij odpowiadać. Dobrze, nie chodzą tam. Dobrze. Piotr. Dobrze, Czarek. Czy można kupić tam słodycze? No nie, nie można. Bartku, czy ludzie przebierają tam się do ćwiczeń? Nie sądzę. Kacper, czy to miejsce jest pod wodą? Nie. Czarku, czy to miejsce jest zadaszone? Tak. Piotr, czy są tam szklanki? Bardzo dużo szklanek, podejrzewam, że tam jest. Bartku, czy ludzie mówią tam w różnych językach, czy w jednym języku? Nie powinni mówić w jednym języku, mogą mówić w różnych. Kacper, czy takich miejsc na świecie jest więcej niż 7? Tak. Czarku? No. Czy ludzie tam śpią? Śpią? Śpią. Możesz rozwinąć zdanie? Że kładą się spać, a później wstają. Okej. Myślę, że mogliby. Dobra, ja wiem, kto jest szpiegiem. Bardzo proszę, Piotrze. Domyślam się. Czarek jest szpiegiem. Nie! A, ty! Nie! Brawo, Bartek! Dobrze to zrobiła. Co było na miejsce? Rozlewania piwa. Nie powinni mówić w jednym, ale... dobrze, co? Ale, ale was zrobiliśmy do konia. Dobrze, co? Ale ładnie grałeś, naprawdę. No brawo! Dobrze, no. Nie językami mnie zmyliłeś. Miałem ciebie tak na oku, bo Piotrek bardzo dobrze odpowiadał. Tak. Miałem między tobą a Czarkiem. Ale kurde... Ale gdybyś powiedział, że to jest... Ale ja dlatego sobie podjąłem decyzję, bo za długo to trwało. Już. Tak, za długo dobrze, trwało, dawaj ostatnia. Ale mamy dużo czasu. Ostatnia gra, Czaru, do tej mamy dużo czasu. I co, to jest już 2-0? To jest 2-0, ale spokojnie, jeszcze miliardy gier. Mój drogi, 0-3, nikt nie odbywa strat. Nie wygrywasz 2-0, przegrywasz 3-2. Tak. Dokładnie. Kacper, tak. Tym razem zaczniemy od ciebie. Tradycyjnie. Czy byłeś tam kiedyś? Nie przypominam sobie. O, proszę, proszę. O, tak możemy grać cały czas. Tak, dokładnie. Nie, no ja naprawdę sobie nie przypominam. Tak to zobacz teraz. No to dawaj, konkret. Słucham. Czarku? No. Czy to miejsce to siatkarski klub sportowy? Nie przypominam sobie. No nie. A zobacz na klakę. Czarek. No. Tak albo nie. Tak albo nie. Nie. No Piotr. Co? No i co? Czy można wędzić tam mięso? Nie, no bez przesady. Dobrze. Miejmy granicę. Gdzie jest tym grillem? Kur? Jest granica. Tak jest. I ktoś tam wchodzi z tym? Tak. Bartku, czy ludzie chodzą tam tak na pielgrzymki? To można? Czy chodzą tam na pielgrzymki? Do Bartka jest pytanie. Nie. Kacper, czy do tego miejsca przychodzą konkret. Sportowcy? Poprosimy konkret. Konkret? Tak. Tak. Nie aż taki konkret. Widzisz? Czarku, konkret. Czy ludzie jeżdżą tam na łyżwach? Z pewnością nie. Wow! Nieźle, Czarek. To było ładne. Ale on dobrze gra. Dzięki. Piotr, czy takie miejsce znajduje się w Czechach? Tak. Bartek, czy takie miejsce znajduje się w Hiszpanii? No jasne. Kacper, czy takie miejsce znajduje się w Finlandii? Tak. I cały świat teraz po kolei. Czarku? Po co mu dawałem globus? Czy takie miejsce znajduje się w San Marino? Tak. Piotr. Nie patrzysz tak na mnie. Czy są tam piłki? Tak. Dużo Bartku. Piłek. Dużo piłek. Bartku. Dużo kufli. Dużo piłek. I łosie. Czy ludzie palą tam świece? Nie. Kacper, czy ludzie dostają tam prezenty? Czasem, być może, a rzadko. Dobra, wiem, kto jest szpiegiem. Bardzo proszę. Kacper. Sticker. Dobra! Nie wychodzimy! Nie wychodzimy z 0-3.
ale chciałem cię od razu obstawić, wiesz? Tak? Ale poczekam, ktoś popełni błąd. Ale z tym dużo piłek? Bardzo dużo piłek. No ja byłem przekonany, że ty nie jesteś szpiegiem. A ja no, mówię, że no, kurna. Ja pierdolę. Ale kurczę, mówię... to była taka rozgrywka, że ja miałem takie... Tu nikt nie jest szpiegiem. Tak, chyba. Znowu się pomyliłem. Dobra, no. To była taka, to było naprawdę dobre. Ja tylko mówiłem, ty jest szpiegiem. No, izolasz ty, trzeba obrać taktykę. Nie odzywajmy się, nie strzelają. No, wy jesteście gorsi niż my z Austrią. Ale spokojnie, nadrobimy to. Jeszcze mamy miliardy. Oj, ja bym nic nie zmieniał. Polska, Austria 1-3. My wy 3-0. 3-0. Ale to, że tam jest dużo piłek, jeszcze dodałeś, tak wiesz. Mm. Jest tam dużo piłek, bardzo dużo piłek. Na pewno to nie jest, nie? A przez całą grę byłem pewny, że jest. Panowie, pierwszą grę kończymy wynikiem 3-0 na czerwonych. Czas na drugą rozgrywkę. Ale miedziemy was. Miażdżymy. Aż miło. Najważniejsze jest co? Dobra zabawa. Zero ale presji. To nie, to my tak. Marilyn Monroe. W tej grze jeden z uczestników musi odgadnąć postać opisywaną przez drugą osobę z jego drużyny. Osoba naprowadzająca musi jednak pamiętać, by nie użyć żadnego z trzech zakazanych słów przypisanych do danej postaci. Jeśli gracz czytający użyje zakazanego słowa, usłyszymy charakterystyczny dźwięk błędu. Me. Taki dźwięk oznacza pominięcie wylosowanej postaci i przejście do następnej. Wiemy, o co chodzi? Wiemy. Jasne. Wiemy, o co chodzi. Kto zaczyna, mistrzu? Wy zaczynacie, panie mistrzu. Uwaga, będziesz zgadywał postaci. Dawaj. A my będziemy widzieć, co oni mają za hasło? No, może a, bo to czas. To będzie minuta. Im więcej zgadniemy, tym więcej punktów. O Jezu. Skup się. Tak, no. Kasper? Ja. Start. Jest taka kreskówka ze Szwecji czy z Norwegii o takich gnomach, takich ograch śmiesznych. Tam Wuczyki był, małami. Jak oni się nazywali? Nie pamiętam, następny, dawaj następny. Może być tak, czy nie? Buka. Tak, można. Buka nie znam. Tak. Wynalazł to, co się tam na przykład... Żarówkę? Nie, wcześniej. Telefon? Pismo, tylko że inaczej. Takie, co są literki, Narto, które się stuka, te literki. Dawaj następne, no. Johannes. Ale trudne miał. Trudne, no. No dobra. To, co grasz na tym, co ma gryf. Gitara. I na tym taki wirtuos, tej właśnie, z Ameryki, stare czasy. Nie Slash, ten, nie. Jeszcze starszy. Nie, no to jest trudne mamy, no. Imię jak ma Fallon. Fallon. Jimi Hendrix. Tak! Jeden punkt mamy, pełno dobrze, czasu, no. Kasper, pełno czasu, graj spokojnie. Mm. No to tak do mnie, no. No, ciężki. Trudne. Ale trudny masz. U Buka to Zole widuje czasami. Jak do ciebie robię. Dokładnie, dzwoni do mnie, słuchaj, masz jakieś typy na tenis? Ja mówię, nie mam. Ajajaj. No, obstawię na Sabat. Dobra, jest 4-0. Spokojnie. Tak, to spokojnie. Jeden punkt w tej rundzie, jeden punkt. A to Czarku, teraz możesz się to są postacie, tak? Teraz to są postaci to jest, fikcyjne, średnio jest fikcyjne. Tak, często Polacy. 2-3. Czaruś. Tak jest? Start. Okej. Okay. Dobra, koleś to jest, robi tak, DJ. Teraz wszyscy łapy w górę. Tak jest, taki bardzo, jest bardzo znany taki. David Guetta? Dokładnie. David. Okej, okay, koleś, który ma jest czarnoskóry, robi taki, wiesz... Jay-Z? Wykonuje to. Rapper? Tak, i ma pieniądz w, na 50 początku. 50 Cent? Tak jest. Patrz, no. Za łatwo. Koleś wsiada. Rajdowiec, jakiś tak jest, Colin McRae. Krzysztof Hołowczyk. Jest na przykład Jackson. Jackson, Michael. Dokładnie. I teraz ten koleś, który wiesz. Michael, Formuła 1? Tak. Michael. Kurde, Michael. No, Michael. Jak na przykład Michael, jak się nachlejesz, to ci Michael szumi. Buble. Michael Schumacher. Dokładnie. Michael Schumacher. Nie Michael. Michael Schumacher. Lecimy dalej. No, nie tutaj będzie Tabu, pisarz. Okej, koleś ten aktor taki ładny, co w Titanicu grał i on miał... Leonardo DiCaprio. I on miał, wiesz, tą szklaneczkę. Leonardo DiCaprio. I on pokazywał do tego filmu taką szklaneczkę, wiesz. Spokojnie, mam tak, macie czas, spokojnie. On się nazywał Jay Gatsby, tak? No jeżeli tu jest tak, no tak. Ja bym tego nie zgasł. Ale dobrze, że to był wielki Gatsby, to nasze w porównaniu z waszymi... Nie, no trzeba przyznać, że my mieliśmy trudniejsze. Nie, no pięknie. Dobra, panowie. Trzy punkty, a więc 4-3. Dobrze, trochę odrobinę. Informacja, tak jest, informacja dla Bartka i Piotra. Jeżeli nie będziecie mogli jakieś karty przebrnąć, to używacie jednego z trzech zakazanych słów. Okay. I wtedy możecie użyć górzyć. Kolejnej karty. I nie odejmujecie nam poważnie na to Nie, słowo. Nie odejmujemy. A, tylko... bo teraz my! Tak. A to niech oni zaczną teraz. Dobra. Dobra. Ale, dobre? Pan, takie szefe. A, tam. Minuta. Spokojnie. Poczekaj. Czas, start. Let's go.
O Jezu, talk show, nie wiem. Nie znam tej kobity. Ewa Drzyzga. O matko, matko. Jezus? Giełda w Ameryce. O Jezu. Jest na razie dobrze. Jest fajnie. Fajniusio. Po koleżeńsku. Gogle, to jest za on tu wszystkie. Wynalazek z naszego kraju, kobieta. Maria Sadowska-Curie. Tak jest. Wynalazek z naszego kraju. Maria... Brawo. Wynalazek. Jezu. Jezu. Marlowia. Co było? Co było? Torunia, znany taki nasz, nie wiem, wymyślił teorię. Mikołaj Kopernik. Tak jest. Taki nasz, znany. Aktor amerykański, taki bardzo znany. Nie, Denzel Washington. Nie, wojsko, taki, on biegał bardzo dużo. Forrest Gump. Ale jak ten aktor się nazywał? Tom Hanks. Tak jest. Biegał bardzo dużo. Dobra, więcej nie. Dobra. Dawaj, 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 mamy jeszcze 2 sekundy jeszcze. Nie, Robert Downey Jr. Sorry, ja miałem tam jakiś... Ale ładnie! Charles Darwin. Teoria ewolucji jest dla idiotów. Dla idiotów. Darwin. Darwin. To jest ten, co dostał dar i wygrał. Darwin. Kurwa. To był ten, co miał dar Pomorza. Ale dobrze. Uważaj na te 3 słowa. Tak, tak, tak. Sobie je zobacz, co to jest. Bo one będą... Będzie koniec. Od drugiej strony. Chyba, że mamy mało czasu. Dobra. O! Ale bardzo dobrze. Bartku, daj tą kartę na dół. Ja miałem parę razy po telefonu. Widziałem wszystko, dziękuję. Nie oszukuj. Nie oszukuj. A Oprah, ludzie, amerykański talk show prowadzi. Nasi widzowie nie lubią, jak się oszukuje. Nie, nie lubią. Też takie trudne. Uwaga, start. Nerwy mam. Poszło. Pisał bardzo dużo. Pisasz? Wow. Wielkiej Brytanii, najbardziej znany z Wielkiej Brytanii. Ernest Hemingway. Nie, jeszcze taki wcześniej zdecydowanie. Pisał o takiej jednej dziewczynie i chłopaku, co tam na balkonie stali sobie... Romeo Julia, William Shakespeare. Brawo, tak jest. To jest moja dyscyplina, ja to komentuję. Tenis. Tak, i najlepszy w historii. I wygrał Federer? Najwięcej Agassi? Turniejów. Ten taki jeszcze gra cały czas. Jeszcze gra. Tak. Djokovic? Tak. Imię? Ale Nowak. No, to wiadomo przecież. No, nie patrzyłem. Jedziemy dalej ze sportem, widzisz. Widzę. Pedałuje i... Kolarstwo. Oszukiwał. Oszukiwał. Michael? Nie, no kto oszukiwał? Musisz to... Wiem! No. Myśl o mojej mamie, Kasper. Enzo wylądował na Księżycu, Armstrong! Tak, imię? No musisz, no! Musisz, Kasper, dawaj, Kasper, musisz! Dawaj, znowu piłka! Dużo nie czasu, David Beckham. Dużo czasu, Macie. I ta co jeździła! Ale samych sportowców miałem, jest na Kowalczyk kolejna! Super, no tak się złożyło. Ale mamy dzisiaj już tempo. Korzeniowski, właśnie. Ani zawodarczy. No, stary, no co wy robicie, mistrzu? No. Komików trzeba było dać. Nie rozumiem, że jestem światłem. Powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba, że dla komentatora sportowego sami sportowcy. A dla nas ludzie o teorii. No. I od inwestycji. Te. Ale było. Dla intelektualistów bardzo mądre hasło dałem. Cześć. Ja cię znajdę cię tam. Brawo, dokładnie. Tak. No, ile mieć punktów? 3 punkty, a więc łącznie 7 do 6 dla czerwonych. Ale cały czas mamy na dystans. Panowie, drugą grę kończymy wynikiem 7 do 6. Czas na trzecią rozgrywkę. 4,5 sekundy. Mistrz gry, czyli ja, zadaję każdej osobie z danej drużyny zadanie pytanie. Uczestnik ma na udzielenie odpowiedzi 5 sekund. To jest łatwe. To jest 5 sekund po prostu. Wiesz, na przykład wymień... 3 coś tam. Możesz okay. Usłyszeć. Właśnie ma 5 sekund, ja mam takie, nie wiem, być może ktoś zadał to pytanie, że ma 5 sekund, a jest nazwa 4,5. Tak. Czyli wszyscy można cokolwiek. Omijamy nazwę, żeby za nas autor gry, wiesz jakiej, nie zadzwonił. Ale jestem głupi. Nazwiesz nas geniuszami? A później się tłumaczymy ze swoich odpowiedzi? My się nie obrażamy. Tak. Tłumaczymy się ze swoich odpowiedzi? Co? Tłumaczymy się później ze swoich odpowiedzi? No jeżeli palniesz coś, to będziesz musiał się wytłumaczyć. Dobra. Powinniśmy. Tak jak z tym, z Darwin. Kto to jest Darwin? Spokojnie. Akurat komu dał te dary? Chorowałem wtedy, jak on rządził. Komu dał te dary? Dla zwycięzców? Kacper. Tak. Prowadzicie to, zaczniemy od was. Dobra. To jest Darwin Nunes. Uwaga. Cicho, Kacper, wymień 3 rodzaje piwa. Lager, ale, pale ale. Kurczę, to jest jego konik. No wytłumacz się. Wytłumacz się? Nie, no. Znam chyba z 50 rodzajów. Promator czy coś takiego. Dobre.
Marek, nie mógłbyś powiedzieć. Nie, a to pszeniczne. Jasne, ciemne jeszcze. I... Jasne, ciemne. Pszeniczne. I takie czerwone. Jasne, ciemne i takie... I z sokiem. Ni to jasne, ni to ciemne. I z sokiem. Sokiem imbirowym, malinowym i poziomkowym. W puszce, w butelce, w kuflu. A to byśmy też zaliczali? Tak, ciekawości się wydało. Zaliczyliśmy wszystko, tak. Ale pewnie też. No, nie wiem. To od mistrza zależy, wiesz. No tak, okej. Okay. A mistrz, wiesz. Tak. Jak mu czapka stanie, nie? Czarku! Dawaj. O. Wymień trzy przedmioty, które mogłyby gadać. Mogłyby gadać? Telefon mógłby gadać, laptop, jak tak zrobić, cioch, cioch, cioch i muszelka też tak robi, tak samo. Szczególnie mi się z muszelką, muszelka, jakby szacun za muszelkę. Tak, laptop też jest spoko. Tak. Lubię przykład. Ja myślę, że w ogóle muszelki. Penis mógłby gadać, to by było tak, o. A co by mówił? No by mówił na przykład... Uważaj na łosie. Hej, hej, gościu, robimy coś, kurde, bo ja tu siedzę w tych gaciach, wiesz, nudzę się... Coś byśmy porobili. Po co się, chyba ściśnięty jestem, duszę się tu. Albo zaśpiewałby piosenkę Phil, chodź tu do mnie. Ale lampa, co? Ale lampa, he! Bartku. Bartku. Wymień trzy dialekty polskie. Kaszubski, śląski i białostocki, na przykład podlaski. Na przykład, to jest jeden. Dobrze jest! Tak. Brawo, kurde. Tak jest. A tak wolno ruszałem, co? Widzieliście? Tak, 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 ja się bałem. Dizelek, tak, tak. Jeszcze on na mnie tak spojrzał i mówił, o, to nie wiem. Dizelek zimą. Przydusił się trochę, dobra. No, ale się Piotr. No, no, patrz, patrz teraz. Popatrzcie teraz. Wymień trzy cechy Darwina. Gra głową. Wymień trzy zapachy, które kojarzą ci się z wakacjami. Morska bryza, gofry i frytki. Takie. Ale dla mnie to gofry w ogóle nie pachną. Takie zimne? Ale zobacz, jakie on ma wakacje, kurwa. Morska bryza, gofry, frytki. Bo z dziećmi. Powie Janusz. Bo z dziećmi. I myślałem, że jako czwarty dorzucisz, no i wiadomo, że do frytek to ketchup. Ale jak z kolegami, to taki spocony typ. Spocony typ. Bełcz. Drugi typ, też spocony, ale inaczej. Rozumiem, że wakacje. No i, ten pierwszy typ się zbełtał, nie? Bełcz drugiego typa. Tak. Kacper? Tak, jestem. Wymień trzy przyrządy, którymi można naostrzyć ołówek. Temperówka, nóż i kamień. Ale szybko. Rozumiem, że chodziło ci o ostry kamień. Tak. No, okej. Okay. Prawie. Byłeś tyle. Był ktoś na to 5 sekund kiedyś? No jasne, że tak. Kiedyś próbowałem tępym, nie polecam, nie da się. Szczególnie HB. HB, papa. I HB. Czarku. Dawaj. Wymień trzy miejsca, które chciałbyś odwiedzić w snach. Twoja sypialnia, mistrzu. Haha, ha. Piwnica twoja też, bo tam wiem, co się dzieje. Oraz... No! I tak ciało ci się co, cwaniaku? I to? Minęło 5 sekund. Rozważył. To najprostsze, Czarek. Minęło 5 sekund już? Minęło. Trzecie. Minęło już? Ach. Minęło, cwaniaczku. Szkoda. Zero punktów. Rozważyłeś się. Raz. Bo w tej piwnicy ale jaki mało. Mistrz jest teraz usatysfakcjonowany. Dobrze, co? Zero punktów. Nie dotarłeś do niego z sypialni. Trzeba było kończyć sypialnią, bo ja zacząłem i zobaczyłem, co tam się stało. I no, zobaczyłem, chciałem wyjść właśnie. Nie mogłem sobie przypomnieć nazwy Jacuzzi. A tam dwie martwe istoty. Wiadomo co. Co? Tak. Bartek. Kozy. Mhm. Wymień trzy rzeczy, które można zrobić z gliny. Z gliny, wazon, czajnik i filiżankę. Dobrze. O, zdążył. Co było, no? Czajnik? Oczywiście. No tak, czajnik z gliny? Tak, to, człowieku. To nie można? Ale taki na indukcję? No, nie, właśnie nie. Na prąd. Na prąd, tak. Myślę, że... Czajnik na prąd, z gliny. Tak. Już teraz. Mówisz... Naszym sponsorem, dobra. Jest, w każdym kiosku. A Piotrek, że zobacz, Piotrek. No bo ja jednak ale... myślałem, że się nie da nie odpowiedzieć. Człowieku, ze mną nie ma rzeczy niemożliwych. Piotruś. Tak? Wymień trzy przedmioty, które mogłyby zmienić swój kolor w zależności od twojego nastroju. Żółta kartka. Jezu. Tak, kolejny. Od mojego nastroju? Ściany, lodówka, stół, krzesło, porcelanowy kibel. Sofa, kibel, umywalka, prysznic. Kiełbasa, dwa bułki. Ja by... Czajnik z gliny. Nie zmieniałbym ściany nigdy od mojego nastroju. Dokładnie. A ja bym zmieniał. A on nie lubi. Jezu.
No i co? Nic się nie stało. Na kozaka. Jest dobrze. My ale ich teraz tej grze mamy 4 do 2 dla czerwonych. I będą oglądać to ludzie i powiedzą, co za fajny gość. A my go tak lubiliśmy. Ta. Podsumowujemy grę? Tak. Jeszcze po dwa pytania. O kurde. Kacper, wymień 3 dźwięki, które przypominają ci dzieciństwo. Chodź tutaj! Chodź tutaj! Ty gnoju! Kocham cię. Nie zdążył. Nie zdążył. Zdążył, jak nie. Zdążył, I znowu będą komentarze, że faworyzowanie. Nieprawda! Chcesz tego? War zróbmy. Zróbmy war. Zresztą zrobił chodź tutaj w dwóch różnych intonacjach. Były to dwa różne dźwięki. Nie chodzi o słowa, tylko o dźwięki. Mistrz się z nami. Mistrz się z nami. A ja jeszcze kojarzę zawsze. Bartek! Obiad! Czarku. Słońce. Teraz ty. Wymień 3 miejsca, które mogłyby być całkowicie wykonane z czekolady. Czajnik, wiadomo, bo to miejsce dla mnie. Domek oraz centrum handlowe. A możemy to zaliczyć ewentualnie. Tak. Zaliczamy. Dziękuję bardzo. Czajnik wszędzie wchodzi. Piotr, jak już widzisz, tutaj nie chodzi o mądre odpowiedzi. Ja wiem. Z tymi ścianami, tymi tylko, fotelem. Że wiecie, no ja inaczej będę do tego podchodzi. Piotrek podchodzi bardzo inaczej. Bartku, tak. Wymień 3 miejsca, które mógłbyś odwiedzić, będąc niewidzialnym. Piwnica, lochy zamku i wulkan. To by te miejsca byś wziął? Te bym wziął. Jesteś niewidzialny. Ale wiesz, że jak jesteś niewidzialny, to i tak wulkan cię po prostu spali. Tak. Ale bym to dlatego powiedział jako ostatnie. A, no tak. Na koniec. No bo ale jakbyś pierwszy wulkan, to już byś w piwnicy nie zwiedził. No dlatego... Nie chciałbyś jakiegoś miejsca zwiedzić? Ja bym sypialnię Lewandowski. Jak lepiej jest na zgrupowaniu. Na przykład. A z tym jak lepiej jest na zgrupowaniu. Z tym od baciaty. To byś się zdziwił, bo tam i tak jest zajęte. O, ci Hiszpanie. Vamos. Tak, tapas, wypad, kasa. I w tym momencie dziękuję wam za ostatni odcinek Zero Pes. Robert nas niestety pozwał. Skanceluje. A to a propos Roberta, to chciałbym odwiedzić Camp Nou. Ale jako niewidzialny? Niewidzialny wtedy. Że w szatnie tam dalej. Tak. A, wszystko. A. W czeluści tunelu chciałbym. A, i Piotr? O, tak? No wiadomo. Nie dokończ. Czajnik? A. Nie, no dokończ, Bartku, proszę. Co byś tam robił? Nie wiedziałem. Piotr. Czajnik. Piotr. Masz już jeden. Wymień 3 przedmioty. No. Czajnik będzie na pewno. Które mogłyby być latarniami morskimi. Ekierka, czajnik i latarka taka jeszcze większa niż ta latarka. Niż drzewo. Znaczy ja powiem tak. Co? Tutaj... Latarka jeszcze większa niż ta latarnia? Tak. No tak, taka kumasz, taką latarkę mieć w kieszeni. Taka wielka. No powiedziałeś, że nie muszę być mądry odpowiedź. Ale wyobraź sobie, no a ekierka się, wiesz, no tak, jak ale... tak odbija światło, tak. To się świeci, no. To prawda. A czajnik ekierka była najmądrzejszą. Ja na matematyce babce tak świeciłem. I co ona na to? Zdajesz. Powiem ci, Piotrek, że zdajesz. Idź już. No, mówiła, zdaje ci się, że zdasz. Idź już co. Idź już co. No dobrze. No. Zdajesz odznakę, Piotrek, i wypad. Ja za kierką tak strzelałem. W panią też? No, za kierki? Tak, no a co, nie strzelałeś za kierki? Z linijki, tak. Za kierki też się dał. Tak? Ja miałem taką, wiesz, mocno... A, ty miałeś tą większą taką. A robiliście tak na podwórku, takie patyki długie i glina, kuleczki i na patyk. I nie. My się używaliśmy, proszę pana. No, wiesz, jak to gówna. Daleko leciało? Gówna? Używaliśmy tak samo, tylko że z gówna. Ale łosiego? I w panią od matematyki. I ona... A, ja was nie lubię. Z gównem wokół. Sikora! Będziesz Niki! Klaunie! Jest taki doskonały film, nie wiem, czy znacie, jak to bohaterowie z przypadku, jak idzie dwójka gdzieś tam po jakiś skarb. No i tak podchodzi taki niezamądry giermek z szefem wyprawy. I ten giermek mówi... O... Kupa. Bizony są blisko. On mówi, tak po kupie poznajesz? Mówi, nie, tam stoją. Dobry żart. Panowie, do kolejnej gry przechodzimy z wynikiem 13-10. Jest, 3 punkty znowu. Znowu, tak. A co jest za wygrania? A ty się nie interesuj. Nie interere, bo tak. Ty i tak nie wygrasz. Tak. Nie, czas na kolejną rozgrywkę. Się wie. Rozmowa z Darwinem. Niszczyć. Rewolwer. Kacper i Czarek dostają hasło, które tłumaczą swoim graczom z drużyny na przemian, mówiąc po jednym słowie.
musi być to rzeczownik. Drużyna, której gracz jako pierwszy odgadnie hasło, zdobywa punkt. Następnie hasło dostają goście i sytuacja analogicznie się powtarza. Hej! Pewnie zauważyliście, że naszym partnerem jest Kubilecik. Jeśli chcecie kupić jakieś bilety, na przykład na stand-up, na przykład Daniela Midasa w swoim nowym programie Złote Myśli, tak jest, to wbijaj na kubilecik.pl i tam ci się uda to zrobić. Link w opisie, kod QR w opisie, wszystko jest w opisie. Elo. Ktoś zgadł już za pierwszym razem? Coś było, było. Kiedyś raz. Zdarzyło się. To patrzcie, będzie drugie. No. O nie. O nie. Formuła. Kierowca rajdowy. Pojazd. Mechanik. Nie. Samochód. Kierownica. Tak po ich reakcjach zła wznoszę, że jesteśmy głupkami. No. Nie. Już jest jeszcze jedno określenie na to inne? Już dobra. Bolid. Tak! Bez odpowiedzi. No jak bez odpowiedzi? Ale to właśnie jeszcze tak, tak. No nie, no Sprawdźmy was. Czy jest jeszcze jakieś określenie na to? My zgłaszamy protest. Sprawdźmy was. Nie, no kurczę, ja już chciałem mówić już w kierownicy. To prawda. Widać, ja Piotrkowi wierzę. No, to jesteś jedynym, który... No, tak się składa, że ja przyznaję punkty, więc... Ale się teraz wysunął. Brawo, Piotr, brawo. No trudno, ja tobie też to się zdarza. Ale teraz... jeden punkt macie. Tak. Teraz wybierzecie po jednej karce. 13-11. My nie patrzymy. I teraz wy będziecie zaczynać, Piotrek. Po jednym słowie rzeczowniki tylko mogą być, tak? Tak. I na przemian. Teraz Piotrek. Start. Wiecie, co to jest, tak? Tak, tak. Siatka. Powiem ci tak. Poczekaj, bo Czarek... Ja wiem, ale powiem ci tak. Jak nie odgadną, to mamy punkt. Yes! No, yes! Oh no. Tak. Dobra. Tenis. Kurczaki. Zakupy! Reklamówka! Ha! Co ci będzie? Mówiłeś! Wyczułem to, wyczułem to! Dobrze jest. Aż źle mi się skojarzyło. Jest co? To samo chciałem powiedzieć, ale tu jest tyle rzeczy, że... Tarek. Ale myślałem przez sekundkę o reklamówce, ale stwierdziłem, że chciałem mamy komentatora, który miał bardzo dużo już sportowych rzeczy. To, że tenis będzie. No tak. Chciałem jedną razówkę powiedzieć. Jestem za mądry. Nie pomyślał nikt. Jesteś za mądry. Kacper, zaczynasz. Tak. Ale se kaszlnął. Kurde, bo teraz syrop. Ja... Syrop. Zapomnij o tym. Ważenie. Boks. Wiedźma. Kociołek. Piwo. Chmiel. Za szybko odpadam. Tak, łącz kropkę. Mm-hmm. Gar. Piwo. No ja powiem piwo. A powiedziałeś? Ten to łączy kropki. Ajajaj. No. Koniec. Teraz my. Czekaj. Pojemnik. Kufel. Kurczę, byłem przekonany. Czarodziej. Kać? Tak! Coś czułem, że trzeba ponownie wrócić do... Ja już chciałem drugi raz powiedzieć ważenie. Ten to łączy kropki. Ważenie. Gdzie jesteście? Dobra. Ostatnie chyba? Tak, czas na ostatnie hasło. Czyli ważenie miałeś, no ważenie miałeś tam. Już podaję. Piotr, ty zaczynasz. Teraz mam to samo. Oh no. Zero punktów. Komputer. No nie ma szans po pierwszym, nie? No nie ma szans. Nie ma, no. Laboratorium. Ekran. Monitor. Oj. Laptop. Klawiatura. Skala. Matryca?
To nie było, nie było łatwe, nie? Nie było łatwe. Nie powiedzieć, a nie wiem, czy to nie było łatwe. Nie, nie było. Pęknięcie. Kurde, też myślałem o metryce. Ależ to była rozgrywka, mistrzu. Mam pytanie, czy on, za każdym razem, jak przegrywa, mówi też o tym myślę? Tak, o tym też. To jest mój stary numer. No bo był blisko. Bo on chce wyjść na mądrzejszego, wiesz. No, to się zdarza. Ale to samo oddać, tak? Jednak wiesz. Czarku, jesteś mi spokojny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest link do mojej zbiórki. 15-12 jest tego, co ja kojarzę. Tak, tak, tak. Jest 15-12. Grę. Usta, usta. Jeden z graczy dostaje hasło, które musi za pomocą ruchu warg przekazać koledze z drużyny. Kolega nic nie słyszy, bo ma głośną muzykę na słuchawkach. Kasper, zaczniemy od was. Dobrze. Jasne, jasne. Ale to Bartek założy słuchawki. Game changer. No i no. Kurde. Ja nie wiem, czy na to jestem przygotowany, bo myślałem, że nie. Uwaga. Włącz muzę. Możecie mnie teraz obrażać. Dla mnie jest super człowiekiem. Bardzo fajny. Kacper, czas, start. Ile to jest? No, minuta? Minutka żyńska. Pan maszynista? Barbarzyńska. Pani maszynistka? B. B. A jak ten? To B, B, B na B, B. Bar, bar. I tak samo. Barbarzyńska. Ska. Ja w ogóle nie wiem nic, co do mnie mówisz. Zacznijmy od pierwszego, słowa. Mm-hmm. Barbarzyńska. Barbarzyńska. Bar. Mm-hmm. Bar. Barman. Barbarzyńska. Ja. Żyńska. Kacper daje sobie 300%. Ja zawsze myślę, że pan maszynista, nie, to nie jest. A jest tam S ta końcówka? Ska. Nie ma. Ska. Jest? Ska. Ska. Sta. Sta. I... Ty jesteś na mnie jakiś wk***ony. Tak. Dobrze, no co? No barbarzyńska. Ja rozumiem, że pani maszynistka i gówno. Tak. Barbarzyńska. Barbarzyńska, stary. Kacper, przyszedł hasło. Barbarzyńska nimfa w piekle dinozaurów cieszy się chwilą, stary. Poczekaj chwilę, i my... Poczekaj chwilę, i my nie... Przeczytaliśmy pierwszą... Bo barbarzyńska jest bardzo ciężkim słowem. Co ci powiem? A my z Piotrem będziemy mieli kot robi miau. Ja cię kręcę, to jest nie do zgadnienia. Kto zakłada? Piotr, załóż słuchawki. Ludzie. Right. Pani maszynistka. Czarku, start. Chmiel. Chmiel? Dodaję. Dodaję. Chmiel jest okej? Okay? Nie, nie jest okej. Okay. Je. Ty, no właśnie. Do. To? Do. Do, da, je. Do, Dor, da, je. Doma. Dodaję. Chodź do doma. Dodaję. Dodaję. Dodanie? Empak. Dodaję. Dodanie? Dodaję. Je, je, je. 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 Dodanie, nie, dodanie, nie. Do, da, je. A do jest okej? Okay? Do, 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 da, doda, je. Doda. Je. Dodaję. Piwu. Dodaję. Piwu. Piwo? Piwu. U, u, u. F- u. Piwu. Doda pije? Doda pije. Po prostu raz na trzy miesiące, raz na dwa, to jest najczęściej. Spotykam się ze znajomymi, dajemy palnik. Piwu. Nie ma szans. Piwu. Piwu? Piwu? Doda piwu? Goryczkę. Goryczkę. Hasła nie ma. Chmiel. Chmiel? Chmiel. Nadaje. 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 Piwu. 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 Goryczkę. Goryczki? Goryczkę. Goryczkę? Goryczkę. O. I? Aromat. Aromatu? Aromatu? Koniec. Mój co? Aromat. Aromat? Blisko tak, było. Byliśmy tyle, stary. Tyle. Tyle. No ale to pół punktu chodzi. A jak wiemy... Piotr? A jak wiemy... Pół punktu. A jak... No kurczę, no przecież... Jakie pół punktu? Wy nawet jednego słowa nie... Poprosił mnie o pół punktu, to dam mu pół punktu. A czy ja, że nie zgadłem barbarzyńskie, mogę dostać ćwierć punktu? Ty, możesz. Nawet bar nie... Ćwierć punktu mamy. Wy macie ćwierć punktu, wy pół ćwiartki punktu, więc... Gramy na ćwiartki. Może zaważyć. Może to... A, oczywiście, że tak. Gramy na ćwiartki, niestety. Ale już wiemy, że remisu nie będzie. 15,25 do 12,5. O, setny. Dobra, teraz no, to, teraz ja. Szanowny. Się. Dykcja, ja jestem bardzo, Bartek, ja jestem dziennikarzem. Prawie, prawie. Dziennikarz, bojemy. O, bardzo dobrze, jest dobrze. Bartku, start. Tym. Ciszej mów. Tym. Strzałem. Postraszył. Pożegnał się. Postraszył. Pożygać się. Postraszył. Postraszył. Postraszył.
Poszerzył. Postraszył. Śmieszne, bo poza kamerami też tak... Postraszył. Postarzył. Tym strzałem. Postraszył. Postraszył. Tylko. Jego. Tylko. Tylko. Gołębie na stadionie! Poczekaj! Mamy czas! A jeszcze przed programem... Tym strzałem postraszył tylko gołębie Poczekaj, na czas! Stadionie! Na stadionie! Dobrze! Renada! A dlatego mówiłem, żeby nie były takie hasła, które się kojarzą. Ale zobacz, dokładnie. Sekundę przed końcem zgadliśmy. Rzutem na taśmę. Uwaga, ale mieliśmy uwaga. Idealne wargi do tego. I jeszcze do kosz. Idealne wargi ma rzeczywiście. Idealne wargi. Ale wy tak ze sobą rozmawiacie na co dzień, więc to mieliśmy mega uramy. Zadzwońcie do mojej żony. Dobra. Ja już do niej dzwoniłem raz, ale dobra, mogę... Nie odebrała. Nie odebrała. I też Kasper tak mówił. Mówisz o moich wargach. On tu jest. Nie dzwoń, dzwoń do mnie teraz. I ona, on już tu jest, tak? Zakładaj słuchawki. Nie. Dobra. Czarku, załóż słuchawki. Piotr, start. Gol. Koń. Gol. Ciszej. Koń. Ciszej. Gol. Koń. Gol. Do. Gol. Zawsze. G-ol. G-ol. Licho? Gol. Koniko? Gol. Licho. Gol. To. Gol. Do. Dobrze. Gol. Go. Go. Ma nie ma ly. Ly. Goni. Nie ma ly, tak. Nie ma ly. Go. Go. Ly. Goli. Gole. Gola? Jeden. Jednego gola? Gol. 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 Chciałbym powiedzieć, że... Gol. Gol. Że... Gol. 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 Takiej. Gol. Takiej. Takiej. Bramki. 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 Dawno. Czekaj, bo muzyka się skończyła. Coś się popsuło i nie było mnie słychać. Jest cichutka muzyczka. Nie, żartuj. Jest za cichutka muzyczka. Gol, takiej bramki. Jest okej, okay, wróciło. No. Dawno. Nie. Dawno. Nie widzieli. Cisz, niedawno. Nie. Dawno nie. My tu. Dawno nie. Widzieli. Gadamy. Widzieli. Tak, w kosmosie. Tak. W oborze? W kosmosie. Tak. W gospodzie. W kosmosie. W wysoko. W kosmosie. Jak? Czas minął! Koniec! W oborze, w kosmosie. Gdzie go nie widzieli? Ale to piękne. A w kosmosie! Ale to kapitalne, co? Ja dzisiaj pójdę komentować mecz tenisowy i powiem, takiego forehandu dawno nie widzieli i taka chwila ciszy. W oborze. Ale fajne było to, że nagle muzyka... To dobre. Ale to było, wiesz, to... Nie, po prostu... Dawno nie... Szło? Nie? Nie. Nie, to jest taki ale nie? Bo, nie, bo, nie, 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 ale nie, bo to dawno nie, niedawno. Tak. Nie, tak, nie, nie, tak. Ale musiałem... Moi drodzy, mam dla was dobrą i złą wiadomość, którą chcecie najpierw. Wiesz co? Najpierw? Połącz je tak, żeby była taka średnia. Poproszę o wynik. Oh no. Wynik to 16,25 setnych do 12,5. Fajnie, że na setne wjeżdżamy. To jest ta połączona. Czyli historia średnia. Dobra. No. Czas na kolejną grę. Tak ta jest. Tak jest. Dawać. Cicho tam. Zwykła gra w kalambury, ale cicho tam. Panowie, tym tak. razem hasło będziemy na zmianę pokazywali i rysowali. I z racji tego udziwnienia, urozmaicenia dostajecie ode mnie minutę gratis, tak więc każdy ma po 2 minuty. O, wow, wow, nice. Wow. Nice. Dobra. Nice. Najpierw rysujemy. Tak. Tak. Dobra. Przepraszam, to proszę. Będzie dodatkowa minuta. A, okej. Okay. Tak, bonusem. Tak, jest w bonusie. Tak. Żebyście docenili, że jest jeszcze raz włączona. Tak. Będziemy doceniać. Ale to. Czas start. Powiedzenie. Tak. Tak. Drzewa. Las. Drzewa. Im więcej w las... Kora pień. Gdzie drzewa... Lasy robią... wióry lecą. Tak! Punkt Dobrze, cisza, bo ty nie umiesz mówić, no. Powiedzenie. Pokazujesz. Powiedzenie. Ptak. Jezus? Drzewo, znowu drzewo? Drzewo? Drzewo, jabłko. Jabłko spada daleko od jabłoni. Tak jest. No to ja to powiedziałem przecież, no. Oje, mamy var. Maluj. Film. Boisko. Fabryka. Koszykówka. Titanic. Tak. Titanic. Yes. Brawo. Ja pięknie, te kominy. Ale za dobrze rysujesz, pokazuj gorzej. Powiedzenie. Znowu.
Dzieciak się bije tam, czy nie korzysta? Serwierka? Na minutę. Bonusowa minuta. Serwierka? Miecz. Wiem. To od miecza buje, ten miecz ginie. Tak. Takie, ale dzisiaj mamy tempo piątki. Ale bo was jest dwóch, ja jestem sam. Ale później będzie zmiana, wiesz o co chodzi. Rysuj. Co to? Serial. O, kurczaki. Zes. Duet, para. Gruby, chudszy. Dzieci, rodzina. Zamiana miejsc. Rodzina, miłość, odryszał wyjrzenia. M jak miłość. Pierwsza miłość. Serce. Złamane serce. Kazana miłość. Listy do M. Tak. I ten. Bo to nie serial. Miłość. Słońce. O Jezus, to nie mają. Kula u nogi. Weź to pokaż. Nie pokazuj, rysuj. Mogę pokazać to hasło. Nie. Pokaż. Pokazaj. Dawaj. 9 sekund. No tak, to ja, cześć. Ja, ty, chodźcie razem. Stama, klam, no klam. Przyjaciele, klam. Tak. Good job, little buddy. Opa! Teraz rysuję. Już nie rysujesz. Dobra. Ja cię, ale nas teraz punktowo trochę... Brawo. Zmiana! Trzymaj. Panowie, aktualizacja wyniku. No. W tym momencie czerwoni prowadzą... 17,25 do... 16,5. Ja ty. Mamy wyjeli jarki. Mamy tak zwaną krowę różnicy. No. Dobra, poczekajcie. O ja pierdziel. Dobra, to jest dwójka teraz, więc to będzie rysujesz, lepiej. Tak, wie, tak, najpierw. Tak. Najgorsze za nami. Tak. I przed nami też. Czarku, start. Powiedzenie. Dawaj. Powiedzenie. Człowiek. Człowiek. Człowiek, góra. Przyszła góra do... Nie, to Mahometa, rakieta? Tak. Dusza. Duch. Duch? Duch w ręku. Duch w ciele, ciało w duchu. Duch? Mieć duszę na ramieniu. Blisko? Jak to narysować? Duszą na ramieniu? Duszą na ramieniu. Ale coś, kurde, coś no, duszą? Ale Darek, to... mów do nas. Mów tak. Mieć? Rysuj. Człowiek, ciało. Ciało i dusza. Dusza i ciało. Ciało w duszy. Dusza w ciele. Mieć duszę w ciele. Duch w ciało. Para w buch, konią w duch. Powiedzenie. Jesteście bardzo blisko, już te wszystkie słowa padły. Dusza, ciało, dusza, tak? Ciało, a na ciele. Ramieniu? To by ci nazywał duch. Tak jest! Odjeżdżamy. I co, Piotrek? Powiedzenie. Pokazuj. Ty. Mężczyzna. Ja sobie. Uwaga. Ja? Ty. Jeden. Dwóch. Ja? Biegacz. Jeden. Biegnie. Jeden. Pierwszy. Bieg po zdrowie. Kto pierwszy najlepszy? Tak. Tak jest. Malujemy. Piotrek, co się dzieje? Nie, Piotrek. Dobra. No dobra. 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 Jak pokazuje. Fala. Morze. Tytanik. Słońce. Góry. Zachód słońca. Zachód słońca. A to jest powiedzenie? Czy słońce zachodzi tam... Krowy kupują. Zachód słońca za górami. Za górami, za lasami. Tak. No i co dalej? Co to jest powiedzenie? Powiedzenie. Gdzie słońce zachodzi? Tam dziury lecą. Człowiek. Człowiek. On jest zły. O. Zły. A, piana. Zły na zachód. Fale. Dziki zachód. Dziki, fale. Powiedzenie. Gdzie słońce wojuje? Tam wióry lecą. Tam para w Bóg. Tam, gdzie zachodzi słońce. Patrzcie na niego. No, i on ma takie... nie najlepiej. I widzi słońce, jak zachodzi. To koniec czasu. Niech fal dnia przed zachodem słońca. Nie, Czarek. To powiem ci, Czarek, pozostaje mi tylko wstać, żebyś ty mógł usiąść. Ja usiądę. Ale mu taki widzieliście, że on tak chwalił trochę, nie? Super. Aktualizacja wyniku. Tak. 19,25 do 16,5. Ale teraz znowu będzie dla was teraz szansa. Ale wiesz co, ja dlatego będę bardzo wolno rysował. Tak. No, dobrze. Taka strategia. Nawet nic nie rób, wtedy wygracie. Dobra. Ale jest fair play. Pół punktu premii dla żółtych. Musiałem mu przypomnieć, że jest fair play. A dlaczego? Bo chciałeś oszukiwać. Nie chciał, to był żart. Ja zaproponowałem tylko przecież, no. Dobra, to jeszcze nie daj. Ale jak będziesz wolno rysował, to da mi punkt. Jak narysować chwalenie? A to też nie jest łatwe, słuchajcie. Wolno rysuję. Nie wiem. Możemy? Czas, start. Film. Dobrze. Zasłania. Okej, człowiek na pewno. Człowiek z blizną! Człowiek na kosmosie! Człowiek z marmuru! Tak jest! Brawo! To nie było łatwe. Pokazuję. Nawet nie mam z kim piątki zbić. Powiedzenie. Powiedzenie. Ptak. Tak. Lot. Lot nad Górnym Gniezdem! Nie. Ptak. Coś z ptakiem? Superman. Tak. Batman. Tak. Leci. I co? I to jest film, tak? Powiedzenie. Nie. Powiedzenie, ale to jest no... Tak. Z lotu ptaka. Lot. Coś? Nie. Ptak.
Ptak? Jest słowo ptak? Jakiś rodzaj ptaka? Rodzaj ptaka. Sójka. Wybierasz się jak sójka za morze. Nie, jeden. Jeden. Jedna jest chłopiec w jęczeniu! Tak jest, brawo! Tak jest, brawo! Piątka! Brawo, ale po znajomości. Powiedzenie. Tak jest. Spokojnie, ma dużo czasu. Dawaj, spokojnie. Człowiek, znowu człowiek, ty. Kobieta. Złej baletnicy, ramego zwodnika! Tak jest, tak jest! No to jest najpiękniejsze! Zapamiętajcie to! Pokazuję przysłowie. No. Śpi! Jak chcę posiedzieć, tak myślisz? Dobrze, brawo. Koniec. Poczas. A nie, minuta! Siedź na dupie! Trochę o, jest, do rysowania, o Boże. Ale co to jest? Kategoria? Powiedzenie. Palić? Gerapeta? Pal? Nie. Co? Powiedzenie. Gdzie? Nie wiem, czy tak można, ale... Gdzie, skąd? Co się pali? Pytanie. Kto pytanie błądzi? Brawo, tak jest, doskonale, Kacperku. Bum. Pięknie to, pięknie to pokazuje. Powiedzenie. Tak jest. Deszcz. Z deszczu pod rynę. Nie, możliwe. Nie. Wpaść z deszczu pod rynę. Ulewa. Z małej chmury duży deszcz. Odwrotnie. Z dużej chmury mały deszcz. Dobra, Janik, trudno. Tak no, jest, Piotrek czujny. 20 sekund, znowu powiedzeniem. Tak jest. Jezus. No nie, to już sam ci. To jest okno. Stół, łóżko. Poszli, tak się wyśpisz. Łóżko. Siedmiu krasnoludków. Noc. Dzień. Jaki noc? Wstaw się lewą nogą. Nie, to już jest za trudne. Co to było? Kto rano wstaje, to pan Bóg daje. Aktualizacja wyniku? No, chyba w piery. Już nie liczymy. Kłam, mistrz. 23,25 do 17 dni. Dobra, Piotrek, tylko 8. Co to jest? Piotrek, co to jest 8 dla ciebie? Musimy wygadnąć 6. Żeby podtrzymać emocje, teraz za odgadnięte hasło daję... 2 punkty. 2,5 punkta. 2,5 punkta. Dobra. To daj 2,25. Żeby to tam 2,75. Żeby się łatwiej liczyło potem. Czas. Start. No. Film. Tak jest. Film. Kwadrat. Kwadrat. Komputer. Człowiek w żelaznej masce. Żelazne pismo. Biblia. Pasja. Czekaj, to jest... Ser? Mojżesz to jest. Pamiętnik. Nie, to jest ser. Pamiętnik z wakacji. Ojej, kurczę. Pamiętnik Bridget Jones. Z pamiętnika Bridget Jones. Pamiętniki? Chodzi o to? Pamiętnik wampirów. Pani zjadła ser. Nie. Kurde. Serowa pani. Coś z pamiętnikiem? Nie, to jest... Nie ma mówienia. Gazeta? To jest mapa? Mapa. Indiana Jones. Pamiętnik. Coś takiego jak pamiętnik. Książka zeszyt, pamiętnik. Musisz nas nakierować jakoś. Kurde, no. Piotrek, to wygląda na to, że zupełnie niepotrzebnie. Za każdą przerysowanie Piotrko, za każde 10 punktów. Co, mogę następne? Weź następne. Tak, spokojnie. Dawaj, co to było? Dzień świra, kurwa, chciałem kalendarz narysować. Jezu. Pokazuj. Film. Pokazuj. Spoko. Pokazuj. Matrix! Mamy. Bardzo ci pokazał. Rysuj. Serial. Serial. Spokojnie, masz minutę. Spokojnie, minutę masz. Serial. Domek na prerii. Dobaj z kartonu, dobaj z papieru, dobaj z papieru, dobaj z papieru. Jest. Co jest, spokojnie. Jest remis. Teraz się zatnie. Spokojnie. Jest remis w tej rundzie. Film. No spokojnie. Ojciec szesny. Czarek był pierwszy. Ja byłem pierwszy. Ja byłem człowiek. Pierwszy, ojciec zobaczymy. Facet, piłkarz nożny. To jest o ja. Film czy powiedzenie? Pornol jakiś. Pornol? Emanuel. Emanuel, pornol. Dybko. Jest dybko, jest zabawa. Nie? To on tam ma w kroczu. No to nie widzi. To wiemy. To widzimy, no. Pierwsza miłość. Duży. Adrenalina. Wektor. Seks misja. Tak jest! No i tym sposobem... Już nawet się nie truć. Piotrek. Bo my dzięki seks misji wygraliśmy poloneza Karo, Atu i inne... Brawo. Krzysiek, jesteś... Czas na podsumowanie odcinka. Jesteś w stanie, Krzysiek, wyciąć na finał, jak powiedziałem pierwszy? Kurczę, ale ten dzień świra, jesteś, mówię, jesteś w stanie to wyciąć? Nie, co to nazywałeś? Żeby pokazać temu w okularnikowi, kurwa? No, a, mogłeś narysować słońce, deszcz. Bo jestem pewny, że byłem pierwszy. Ja też jestem pierwszy. No to idealnie. Panowie, czas na podsumowanie odcinka. Dzisiejszy odcinek wygrała ekipa Kacpra 28,75 do 23. Wielkie brawa. Dawa. Brawo, chłopaki. Z wami przegrać to jest naprawdę przymiłe uczucie. Ja wolę z wami zgubić niż... Nie kimś wiem, znaleźć. Tam stedę znaleźć. No, Czarek. Słucham. Kara dla ciebie.
Wracamy na kary. Oczywiście, wrócił mistrz gry, to są mi kary. O ja. Dobrze, dobrze, ja dobrze, dobrze. Dawaj, strzelaj we mnie. A ja mogę dać Piotrkowi karę jakąś też potem? Możesz. Możesz, ale on może jej nie przyjąć. Na parkingu. Tak, tak. Na parkingu. Na parkingu dam mu karę. Punishment. A ty, Czarku, w kolejnym odcinku będziesz siedział razem z nami w stroju sumo. O. Ale to ja to obejrzę. Ja, skąd? Dobra, zobaczymy. Pożyczę ci. O właśnie, wiem, że pożyczysz gacie po ale prostu. Bo ty ale czy mamy ten materiał? Właśnie. Z kalamburów? A to przecież, a jeszcze ja karę Piotrkowi. A to dawaj proszę. Karę Piotrkowi. Dawaj. Ja bym chciał, żeby Piotrek w kolejnym swoim roku artystycznym, jeżdżąc po kraju, minimum w jednym stand-upie wystąpił w koszulce Turbokozaka. Oczywiście, nie ma problemu. Brawo! Ja mogę nawet cały miesiąc jeździć. O! O! Przyjmujecie? Jest przyjęty. No i pięknie. All right. Co ty dobrze, się wjebałeś teraz? Dobrze, zobaczmy na w takim razie. Na warze. Tak. O, dobrze. Kto był pierwszy? Proszę. I co? I co? Ile? Ile tam pierwszy? Setną sekundę? To był ale jaki ty byłeś przekonany o tym, że ty byłeś pierwszy? Słuchaj, to jest sport. Sekund. Tutaj trzeba być przekonanym. Widziałeś, jak Lewandowski strzelił karnego? Widziałem. Tak? Bram, od razu było. Przy tym, to on zrobił. Przy tym pierwszym był bardzo przekonany. No. Tak jest. Tak. Od razu musiałem zagrać. Ale brawo. Tak. Brawo. To było zero presji, proszę państwa. Bardzo wam dziękujemy. W mojej drużynie był Piotr Zola Szulowski. A w mojej Bartek Ignacik. Dziękuję ci bardzo. Kasper bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy. Czarek Sikora. Czarek i też jakby zapamiętajmy może też, kto wygrał. Bo tak, to będziemy pamiętać. Zapomnijmy, kto wygrał. Bo dziękujemy. Na pewno. Ja tak. Nie będę już jutro pamiętał. Dżingiel. Dżingiel. Dziękujemy bardzo, że byliście znowu z nami. Zapraszamy oczywiście na kolejne odcinki. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Jak sobota, to 20. Zero presji. Pozdro. Siema. Siema. Yo. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl. Portal z tysiącami ofert pracy z jawnym wynagrodzeniem. Co się działo w Zero, zostaje w Zero, a my mamy pełen luz. 1 z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.